Czy masz świadomość? Żadna z cywilizacji nie była w stanie skutecznie się zreformować ani dostosować. Większość nawet nie próbowała, przynajmniej do czasu, gdy było już na to zbyt późno. To nasunęło mi myśl, by zdefiniować pułapkę postępu. Uwodzicielski ciąg sukcesów, który po osiągnięciu określonego rozmiaru prowadzi do katastrofy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment książki Krótka historia postępu Ronalda Wrighta, książki, której tłumaczenie na rynku polskim zawdzięczamy panu Łukaszowi Wierzbickiemu. I pana Łukasza dzisiaj właśnie gościmy w ramach naszego podcastu. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Łukasz Wierzbicki, ja tylko kilka słów o naszym gościu. Autor książek podróżniczych i historycznych dla dzieci, miłośnik bliskich i dalekich podróży, kolekcjoner płyt i książek. Panie Łukaszu, skąd pomysł, a może inaczej, czym jest pułapka postępu, o której pisze autor książki Krótka historia postępu? To ja odpowiem na jedno i drugie pytanie, skąd pomysł i czym jest pułapka, może od razu. Tak. Ja po raz pierwszy usłyszałem to pojęcie na koncercie Loriny McKinnitt w Berlinie. Taka kanadyjska pieśniarka, która między utworami zamęczała publiczność opowieściami o jakiejś książce. O książce Short History of Progress kanadyjskiego profesora Ronalda Wrighta, i opowiadała o tym, że w tej książce są opisane pułapki postępu, być może my jesteśmy pułapką postępu w tej chwili. Ja zacząłem się zastanawiać, czy ta kobieta oszalała do reszty, że na koncercie robi jakiś dyskusyjny klub książki, albo jest drugie rozwiązanie, to jest cholernie dobra książka i ona ją przeczytała i po prostu nie może się powstrzymać, żeby o niej nie mówić. Więc kupiłem tę książkę, przeczytałem i okazało się, że to drugie, że to jest bardzo dobra książka. I sprawdziłem, ona wyszła w kilkunastu językach na całym świecie, nie znalazłem tłumaczenia polskiego. Kiedy to było? Kiedy pan się spotkał pierwszy raz? To był 2019 rok, kiedy byłem na tym koncercie. Przeczytałem książkę dwa razy i pamiętam, minęło trochę czasu, przyszła pandemia, miałem więcej wolnego czasu i pewnego wieczora stwierdziłem, muszę coś z tym zrobić, bo polski czytelnik musi o pułapkach postępu również wiedzieć. Napisałem do Ronalda Wrighta, on mnie bardzo serdecznie potraktował, zgodził się, bym tę książkę przetłumaczył. Ja wcześniej nie tłumaczyłem książek z angielskiego i gdy po paru dniach podzieliłem się tym pomysłem z moją żoną, powiedziała, że muszę znaleźć tłumacza, ja jej powiedziałem, wiesz Klaudia, ja wieczorami siedzę i już dwa rozdziały przetłumaczyłem. Po prostu nie mogłem się powstrzymać. I z pomocą oczywiście native'ów i słownika, ale postanowiłem, że zrobię to sam, bo wiedziałem, jakim językiem chcę, żeby to było powiedziane, bo czułem, że dobrze rozumiem nie tylko treść, myśl książki, ale również jej język, to takie ironiczne trochę poczucie humoru Ronalda. No i teraz ta pułapka postępu. Ja tylko dodam, że ja na tą książkę trafiłem, proszę Państwa, w księgarni PWN-u w Łodzi na ulicy Więckowskiego. To taka kultowa księgarnia. Leżała po prostu sobie na wystawce. No i nie ukrywam, że zaintrygował mnie bardzo mocno tytuł Krótka historia postępu, gdyż
gdyż no, postępem, czy właściwie ślepym postępem interesuję się od dawna i z nieukrywaną radością po przekartkowaniu kilku stron odkryłem, że tak, tą książkę na pewno warto po prostu przeczytać i powiem szczerze, bardzo dobrze wywiąza się pan z roli tłumacza, bo czyta się no, bardzo dobrze właśnie się czyta to polskie tłumaczenie. Tak, no ja jestem autorem książek i mam tutaj większe doświadczenie niż w tłumaczeniu, ale poczułem, że właśnie to jest kluczowe, żeby wiedzieć, jakim językiem zwrócić się do polskiego czytelnika, nawet to jest istotniejsze niż płynna znajomość języka. No i chyba ta pułapka postępu jest taką najbardziej intrygującą rzeczą, która się pojawia w tej książce. Może jedną z podstawowych, bo to jest pojęcie, które Ronald sam zdefiniował. I my jesteśmy chyba z pokolenia, które zachwyśnięte postępem, no bo ja pamiętam czasy, kiedy postęp kojarzył się tylko i wyłącznie z czymś, czego zazdrościliśmy Zachodowi, tak bym powiedział. I za tym postępem gonimy całe życie, żeby mieć lepsze, większe samochody i większe mieszkania i większą lodówkę i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że ten postęp skrywa również pewne takie mroczne tajemnice i Ronald rozdziela postęp dobry od postępu złego i analizując historię ludzkości od samego zarania, a nawet jeszcze głębiej i patrząc na nasze ludzkie losy na tej planecie bardzo szeroko i historycznie, i geograficznie, dochodzi do wniosku, że my ludzie jako społeczności, jako państwa, jako kultury mamy pewną skłonność do wpadania w pułapki postępu. Mianowicie wydaje nam się, że podążamy pewną drogą sukcesów, osiągając coraz to nowe sukcesy na tej drodze, ale po osiągnięciu pewnej skali okazuje się, że ta droga prowadzi nas na manowce, w miejsce, w którym wolelibyśmy się nie znaleźć i znajdujemy się w pułapce i bardzo często na tej naszej drodze postępu moment, w którym orientujemy się, że coś jest nie tak, to jest ten moment, kiedy jest już albo za późno, albo jest za 5:12, bez tej pułapki się wydobyć. I Ronald takim najprostszym przykładem uświadamia tę pułapkę, przykładem wziętym z prehistorii, kiedy to neolityczni myśliwi polowali na mamuty. On mówi, że owszem, jeżeli nauczyli się zabijać dwa mamuty zamiast jednego, był to pewnego rodzaju postęp, udoskonalili technikę myśliwską i był to postęp, ale nie zatrzymali się w tym miejscu, tylko wykombinowali, że można równie dobrze zagnać całe stado mamutów, strącić z urwiska i zabić podczas jednego polowania 200 mamutów. I to jest ten moment, kiedy ten postęp zaszedł zbyt daleko, bo gdy zabili mamuty, wszystkie, które były w okolicy, nastał głód i w pewnym momencie tych mamutów zabrakło i ludzie znaleźli się w dość kłopotliwym położeniu, bo nie mieli już na co polować. Mamuty są to tylko jednym z wielu przykładów, bo jak prześledzimy historię tego świata zwierzęcego, to wszędzie tam, gdzie człowiek docierał, na każdy kontynent, w dziwnym zbiegiem okoliczności, wszystkie duże ssaki wkrótce potem przestawały istnieć, o czym mówi nauka. O naszej prehistorii i nauka o przyrodzie. I to jest jeden przykład, ale ja tłumacząc tę książkę i śledząc kolejne przykłady, kolejnym przykładem takim bardzo znamiennym jest udoskonalenie technik wojennych, które doprowadziło do tego, że wynaleźliśmy broń, która może zgładzić całą ludzkość na Ziemi. Broń nuklearną. I to też jest moment, w którym znaleźliśmy się w pułapce pewnego rodzaju, no bo zeszliśmy za daleko w tym postępie, w tym rozwoju broni, która służyła nam wcześniej do obrony przed innymi ludźmi lub bądź do wojen, do prowadzenia wojen. Ja pamiętam, że tłumacząc tę książkę, zacząłem te pułapki postępu tak trochę obsesyjnie
dostrzegać wszędzie wokół, jak rozwój samochodów, chcemy mieć coraz więcej samochodów, coraz większych, a potem nagle stoimy w korku, zastanawiamy się, jak zrównoważyć komunikację miejską, kombinujemy, gdzie zaparkować ten samochód, jak się dostać w konkretne miejsce i tak dalej, włącznie z tym, że w takie pułapki postępu wpadamy również jako jednostki, to znaczy jako ludzie, wystarczy spojrzeć na postaci, które gonią za pieniędzmi czy za sławą, a na końcu tej drogi kończą nieszczęśliwie, jak gwiazdy muzyki pop chociażby. Mhm. No, autor tutaj też wspomina chyba taki topowy przykład Wyspy Wielkanocnej, gdzie tam tą pułapkę postępu szczególnie ona jest widoczna. Tak, Rapa Nui, czyli Wyspa Wielkanocna, to izolowana wyspa na Pacyfiku, gdzie zadziało się coś bardzo dziwnego. Otóż dotarli tam osadnicy, rozwinęli cywilizację pewnego rodzaju, żyjąc całkiem nieźle, bo mieli i ryby, i uprawiali owoce, i budowali piękne posągi, mieli swoją społeczność. No ale na tej wyspie, która ma mniej więcej 15 na 10 kilometrów, w pewnym momencie żyło około 10 tysięcy ludzi, to sporo. No i tak zakombinowali, że skończyło się to wojnami domowymi, że zaczęło brakować drzew, które były ścinane po to, by budować te coraz większe posągi. No i przyszedł ten symboliczny moment, kiedy zostało jedno drzewo i oni je również ścięli. Nie zdając sobie sprawy, że to początek końca, że jeżeli nie będą mieli drzew na tej wyspie, to nie tylko nie będą mieli z czego budować chat, jeżeli one się zaczną walić w końcu, nie będą mieli czym palić, ale też nie będą mieli z czego budować łodzi, którymi wypływali na ocean, by łowić ryby. I Rapa Nui jest taką gorzką lekcją, bo pokazuje, że w małej skali, nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę, bo mając wyobraźnię, co się stanie, gdy zetniemy wszystkie drzewa, no powinniśmy zaprzestać tej wycinki i poczynić jakieś kroki, by zadbać o przyszłość. Wyspiarze z Rapa Nui nie byli w stanie tego zrobić. I gdy żeglarze z Europy dotarli do Rapa Nui, no ta cywilizacja, mała, ale jednak cywilizacja, wyglądała dość dramatycznie. Panował głód na wyspie i ludność wspominała niedawno odbyte wojny domowe i bardzo dramatyczne wydarzenia. I Rapa Nui jest tutaj takim przykładem, bo pokazuje jakby w soczewce naturę ludzką i jest taką trochę alegorią no, całej planety. Czy my przypadkiem nie zachowujemy się tak jak mieszkańcy Rapa Nui? Nic im nie ujmując, bo to nie, tutaj nie ma żadnych oskarżeń, nie ma żadnych złych intencji w ocenianiu i żadnej oceny tego jak oni się zachowywali. Jest to po prostu głębokie zastanowienie, czy przypadkiem nie należałoby przemyśleć tego miejsca, w którym w tej chwili się znajdujemy jako cywilizacja ogólnie światowa. A zanim przejdę do następnego pytania, to zadam takie pytanie, które właściwie powinien zadać jeszcze wcześniej, na początku. Dlaczego my w ogóle, Pana zdaniem, możemy uznawać autora Krótkiej historii postępu za osobę wiarygodną? Znaczy nie musimy oczywiście. Nie musimy. Ronald Wright jest historykiem z bogatym dorobkiem. I mam tu przed sobą taką wielką księgę z tytułem Continents. Skradzione kontynenty. Tu mowa o Amerykach. Ja w książce tej przeanalizował w błyskotliwy sposób, ale też bardzo dogłębnie proces, w którym Europa skradła obie Ameryki, mieszkańcom Ameryk. My postrzegamy być może odkrycie Ameryki, no to jakieś to odkrycie, skoro tam żyli ludzie wówczas, i jej podbój przez pryzmat, nie wiem, kina hollywoodzkiego, natomiast patrząc z perspektywy amerykańskiej, no to Europejczycy po prostu przypłynęli no i skradli ten kontynent w sensie dosłownym.
jest podróżnikiem, jest historykiem, jest autorem książek beletrystycznych i nazwałbym go również filozofem. I to nie chodzi o to, by mu wierzyć, chodzi o to, by poznać jego punkt widzenia i spróbować spojrzeć tak samo. Mamy tendencję do postrzegania problemów wycinkowo, to znaczy, nie wiem, pojawia się dziura ozonowa i trzeba się zastanowić, co z tym zrobić. Są korki, no dobrze, brakuje węgla, dobrze, musimy... Natomiast Ronald patrzy na naszą sytuację, tak jak powiedziałem, z szerszej perspektywy. I być może okazuje się, że te wszystkie problemy, które mamy, wynikają z pewnej naszej natury ludzkiej, z którą no, nie możemy walczyć, możemy jedynie uczyć się na własnych błędach i mając świadomość, co stało się w przeszłości, jak skończyły pewne cywilizacje, popełniając pewne błędy, możemy spróbować nie popełniać tych samych błędów i uchronić się przed podobnym losem. I tutaj to nie kwestia wiary, bo tylko kwestia przyjęcia pewnych faktów, pewnej wiedzy i zaufania do nauki, bo Ronald też wszystkie swoje argumenty i całą swoją książkę podpierał bardzo konkretnymi, ale też potwierdzonymi przez naukę faktami. No właśnie, ja dodam, że książka, proszę Państwa, ma 178 stron tej treści takiej zasadniczej, a później ma 100 stron przepisów. Nie ukrywam, że dla mnie to była taka uczta, lubię dobrze w książkach dobrze przygotowane przepisy, z których właściwie można się dowiedzieć drugie tyle, co z treści zasadniczej części książki. Więc to też bardzo mnie przekonało do wsparcia promocji tej książki. Tak, ja tylko pozwolę sobie, przepraszam, że się wtrącę, ale pozwolę sobie powiedzieć, że to, że to nie jest zbyt obszerna książka, to według mnie jest jej wielki atut. Niektórzy mówią, że to słabe opracowanie, bo taka mała, taka książeczka, taka krótka, a ja mi się wydaje, że to jest właśnie jej wielki atut, bo to jest 5 raptem felietonów, czyli rzecz nam na 2-3 wieczory do przeczytania i właśnie o to chodzi, żeby to była książka lekka, czyta się jak masełko, powiem tak. Tak, zdecydowanie się z Panem zgadzam, właśnie to jest jej zaleta, że tutaj ma 178 stron, jak ktoś chce pogłębić i pójść tropami, które poleca autor, to ma następnych 100 stron i może spokojnie sobie rozbudować tą opowieść, historię. Panie Łukaszu, Raj Głupców to tytuł jednego z rozdziałów książki. O jaki raj głupców chodzi? Za wiele nie chcę zdradzać, ale pojęcie raj głupców to według Ronalda opis świata, w którym dobrze się bawimy, nie zdając sobie sprawy, albo udając, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nas czeka, z nadchodzącej katastrofy. I zaraz, ja tutaj mam taki cytat, to może tylko sięgnę. Tak. To nie jest z rozdziału Raj Głupców, z kolejnego rozdziału, ale myślę, że on opisuje i myślę, że słuchacze zorientują się, co autor miał na myśli. Ronald opisuje tutaj upadek Imperium Majów w Ameryce Środkowej i kryzys, który pojawił się w momencie, gdy zaczynało brakować żywności dla rosnącej populacji. I pisze tak. Kryzys narastał, a tymczasem rządzący nie podejmowali decyzji o korekcie kursu, nie ograniczali królewskich czy wojskowych wydatków, nie próbowali zrekultywować gruntów, ani nie zachęcali do kontroli urodzeń. Nie. Oni okopali się na swoich stanowiskach i robili dalej to, co zawsze robili, tylko bardziej ich receptą były wyższe piramidy, większa władza dla królów, cięższa praca dla mas, więcej wojen z obcymi. Czyli problemy narastały, natomiast elity rządzące udawały, że ich nie ma i korzystały z tego, co mają tu i teraz. Ronald poza tym, to taka dosyć gorzka konkluzja, dochodzi do wniosku, że gdy pojawia się kryzys, najbardziej cierpią najubożsi, ci z
na samym dole piramidy społecznej i kryzysy tą piramidę zżerają jak gdyby od dołu. I ci, którzy są na jej szczycie, mogą najdłużej cieszyć się tym, że kryzys ich jeszcze nie dotknął. No i to właśnie ci głupcy, którzy żyją w takim raju iluzji, w swoim raju. No a może nie będę zdradzał więcej. Inny cytat z książki. To nadzieja skłania nas do wymyślania coraz to nowych rozwiązań starych problemów, które z kolei wywołują jeszcze groźniejsze problemy. Jak pan skomentuje te słowa? Proszę o wyjaśnienie. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Nadzieja to takie kolejne pojęcie, które kojarzy nam się raczej pozytywnie, bo zawsze chcemy mieć nadzieję. Nadzieja jest taką pocieszycielką i tak jak postęp też wydaje nam się, że jest tylko i wyłącznie pozytywny. Nie, natomiast nadzieja tutaj w tym kontekście może być źródłem nowych problemów. Dlaczego? Nadzieja według autora, zresztą nie tylko według niego, bo tu się też podpiera cytatem z Oryxa i Derkacza, Margaret Atwood, gdzie, czyli jako gatunek jesteśmy skazani na zakładę przez nadzieję. Czytałem Oryx i Derkacz i tam chodzi o to, że rzeczywiście ludzie mając nadzieję, że tak naprawdę wszystko się dobrze ułoży, nie robią nic, by poprawić swoją sytuację. Bo nadzieja usypia czujność. Nadzieja zamazuje realną ocenę sytuacji. Widzieliśmy to trochę na przykładzie pandemii w Polsce, a może nawet bardziej w Wielkiej Brytanii. Tak było podobnie, gdy wybuchła ta choroba szalonych krów w Wielkiej Brytanii. Nie robiono nic, mając nadzieję, że problem sam się rozwiąże, że to wszystko zaraz się skończy, że okaże się, że to tylko chwilowa trudna sytuacja, że to tylko przejściowy kryzys i za chwilę wszystko wróci do normy. I zaniechano wielu rzeczy, które można było zrobić. I tu chyba właśnie o to chodzi, że nadzieja usypia nas, nadzieja skłania nas do zaciągania, do zadłużania się na przykład. I mamy nadzieję, że spłacimy ten dług w przyszłym roku, a może za 2 lata, może za 10, a może nasze dzieci będą musiały go spłacać. Nad tym czasem trzeba się zastanowić, zamiast żyjąc nadzieją, że wszystko będzie dobrze, myśląc bardziej chwilą bieżącą niż perspektywicznie o przyszłości. No właśnie, ta nadzieja, ja mam takie wrażenie, obserwując rzeczywistość wokół, to bardzo dużo ludzi ma nadzieję, że technologia nas uratuje przed katastrofą. Autor pisze o buncie narzędzi. A co tutaj tym razem chodzi? Bunt narzędzi to z kolei odwołanie do księgi Majów Popol Vuh, która jest opisana, no, zagłada ludzkości spowodowana przez bunt narzędzi. Przy czym w kulturze Majów jest to bunt garnków, tych takich prostych narzędzi, które w pewnym momencie uznały, że nie chcą już, by ludzie traktowali je w taki sposób, jak je traktują, i zbuntowały się przeciwko ludziom. I to taki pierwszy znany literacki opis, bo Ronald bardzo często podpiera się nie tylko nauką, ale również sięga do literatury i znajdując w literaturze również bardzo wiele inspiracji do pewnych swoich myśli, do analiz. I ten opis buntu narzędzi to taki pierwszy w historii opis zagłady ludzkości spowodowanej przez narzędzia, tu dosłownie, ale patrząc szerzej, przez technologię. I myślę, że
to powinien być przyczynek dla nas do zastanowienia się, czy my również nie jesteśmy niewolnikami narzędzi w jakimś sensie i czy narzędzia, które nas otaczają, zamiast ułatwiać nam życia, czasem go nie utrudniają. No, tak, ten przykład o samochodach już podawałem, że chcemy mieć samochody, żeby szybciej dotrzeć na miejsce, okazuje się, że wcale tak nie jest. Chcemy mieć komputery, żeby szybciej wykonać obliczenia, mieć więcej czasu dla siebie, a okazuje się, że te komputery nas czas zżerają. Ja pamiętam w mojej rodzinie, taki babcia mi mówiła, że jej mama, czyli moja prababcia, jak zobaczyła telewizor, to powiedziała: o, jak wszyscy będą mieli telewizory w domach, to ludzie, ale będą mądrzy, bo wszystko będą wiedzieć. No i wiemy dobrze, jak się to skończyło. Trudno było mi teraz powiedzieć, że ludzie dzięki temu, że mają telewizory, ja akurat nie mam, ale jak patrzę, to są dużo mądrzejsi dzięki temu, że gapią się w telewizor cały dzień. No chyba tak nie jest. I musimy uważać właśnie, żeby rozróżnić i potrafić z narzędzi korzystać we właściwy sposób. Ja już nie chcę mówić o smartfonach, bo może nie powinienem, bo sam nie mam, ale obserwuję ludzi na ulicach, dziewczyny z chłopakiem siedzących przy stole i oni nie patrzą sobie w oczy, nie rozmawiają, nie rozglądają się wokół, tylko paluszkiem po ekranie przesuwają. I myślę, że o to tu chodzi. Nie o to, że narzędzia w sposób świadomy nas chcą unicestwić, ale myślę, że chodzi bardziej o to, że nieświadomie my sami pakujemy się w łapska pewnych technologii, pewnych mechanizmów, algorytmów, które gdzieś nad nami zaczynają krążyć i odbierają nam radość życia, bywa i tak przecież. I, myślę, że ten wniosek z tego rozdziału, byśmy pamiętali, że technologia to nie wszystko. Ja pamiętam taki mój ulubiony cytat z książki. Ronald powiada w pewnym momencie o naszej cywilizacji. Mówi tak, bardzo krótko i takie chyba streszczenie całości. Jeśli cywilizacja ma przetrwać, musi żyć w zgodzie z naturą, a nie na jej koszt. I to bardzo mi się spodobało, bo rzeczywiście to jest jedno z przesłań książki, że zżeramy tę planetę w pogoni za postępem, w pogoni za technologicznymi nowinkami i jednocześnie ją unicestwiamy. Żyjemy na jej koszt, żyjemy na jej kredyt i ten nasz pęd nabiera rozpędu, ta nasza gonitwa za postępem i musi przyjść moment, w którym zaczniemy zadawać sobie te same pytania, które zadał sobie Ronald Wright, pisząc tę książkę, każdy z nas. I myślę, że ten moment nastąpi. Mam nadzieję, że jak najszybciej, że już niebawem. Być może w przyszłym pokoleniu, bo z tego, co obserwuję, to pokolenie moich dzieci jest już dużo bardziej świadome pewnych zjawisk i pewnych problemów, dużo bardziej niż moje. Jak pan mówi o tym, że te pytania powinniśmy zacząć sobie zadawać, przypomina mi się scena z opisu w tej książce, kiedy autor opowiada o tych ostatnich ludziach na tej wyspie wielkanocnej, gdzie oni wszystko już ścieli, kiedy się powybijali nawzajem, kiedy już nie mieli co jeść. Przepraszam, została ich tam garstka. No i to wtedy, ciekaw jestem, co ta garstka wtedy zamyślała. No my jesteśmy w podobnej sytuacji, ale to ostatnie drzewo jeszcze zostało. Więc mamy jeszcze szansę, że je uratować. Ronald tę książkę napisał w 2004 roku, ale polska edycja dzięki uprzejmości autora jest wzbogacona o słowo wstępne napisane w 2021 roku i uaktualnione. No i tych 15 lat, które minęło od napisania książki, niestety autora nie nastroiło zbyt optymistycznie, aczkolwiek, jak on sam mówi,
Cieszy się, że Stany Zjednoczone zmieniły kurs w ostatnim czasie, bo to jest dobry sygnał, dobry prognostyk na przyszłość. Sam też postrzega nadzieję, bo mają jeszcze, mimo że ten kurs naszej cywilizacji ogólnoświatowej póki co nie zmienia się jakoś mocno, to Ronald postrzega i znajduje pewną nadzieję w aktywności młodych. No i pisze w tym uaktualnionym wstępie, że tej nadziei ma po 15 latach trochę mniej niż wówczas, gdy pisał książkę, ale wciąż jeszcze ją ma. No więc ja też chciałbym powiedzieć, że wciąż ją jeszcze mam, że nie zmierzamy zgodnie z tym scenariuszem, który napisała społeczność i cywilizacja Rapa Nui, czy inne opisane w tej książce, ale odnajdziemy drogę, żeby z tej pułapki postępu, której mam wrażenie jesteśmy, wyjść. To a propos tego wstępu świeżego z 2021, ja przeczytam, tutaj mam akurat zakreślony konkretny fragment, mocno podkreślony, ale przeczytam ostatnie kilka zdań. Zatem tak, mam dziś mniej nadziei niż miałem w 2004 roku, ale wciąż ją mam. Poddanie się rozpaczy to samo spełniająca się przepowiednia, a jeśli my nie zaczniemy działać, zacznie to robić natura. Z bezwzględną sprawiedliwością wymierzoną tym, których jest za dużo i którzy biorą zbyt wiele. Podkreślony mam wątek tym, których jest za dużo. Nie ukrywam, że bardzo zaimponował mi autor, czy zwrócił moją uwagę autor zarówno tym sformułowaniem o, bo jakby tutaj myślę, że autor jakby odnosi się do liczby ludzi na Ziemi. Tak, oczywiście. W filmie, który Państwa też bardzo zachęcam do obejrzenia, który powstał na podstawie książki, czy przy współudziale mocnego autora w polskich internetach, w polskiej wersji, on ma tytuł Pułapki rozwoju. Jest dostępny na YouTubie, chociaż tytuł oryginału moim zdaniem powinien brzmieć, raczej tytuł filmu w nawiązaniu do oryginalnego tytułu powinien brzmieć Przeżyć postęp. I w tym filmie również mówi o populacji, o tym, że jest nas za dużo. Ta dzisiejsza nasza rozmowa to też jest jakby kontekstem jest, że kilka dni temu usłyszeliśmy, że przekroczyliśmy 8 miliardów. Tak. I właściwie to jest temat tabu. I tutaj no, nie ukrywam, że dziękuję autorowi, że jednak ten temat tabu próbuje przynajmniej na swoją małą skalę też rozpakować. Dla pana co było największym odkryciem przy czytaniu tej książki? To, że Ziemia ma ograniczone zasoby i że w nieskończoność nie może nas przybywać, to wiedziałem wcześniej, także to nie było dla mnie odkryciem, ale oczywiście zgadzam się, że tak jak pan powiedział, to nie jest powszechny pogląd i myślę, że o tym musimy się nauczyć też otwarcie mówić. Dla mnie największym odkryciem, ja o tym już wspomniałem, napomknąłem chyba odpowiadając na wcześniejsze pytania, ale czytając jeszcze angielską wersję tej książki oryginalną, oczy mi się szeroko otwierały, bo Ronald dał mi bardzo szeroką perspektywę. Tak jak wspomniałem, historyk analizuje pewne fakty, pewne zdarzenia, specjalizuje się na przykład w średniowieczu i zastanawia się, skąd się akurat to wszystko wzięło i dlaczego tak było, jak było. Geolog bada skały, historię skorupy ziemskiej. Przyrodnik zastanawia się, skąd dany gatunek wziął się i dlaczego się przystosował. Natomiast Ronald jak gdyby robi kilka kroków wstecz i spogląda na
nasze ludzkie losy tutaj na tej planecie całościowo i okazuje się, że to, że wieczorem idziemy do lodówki i podjadamy na przykład, to jest rzecz, która gdzieś jest w nas zakodowana, bo ci, którzy tak robili, po prostu przetrwali i tak jesteśmy skonstruowani, że żeby przetrwać, żeby sobie poradzić, to musimy być pierwsi w kolejce, to ja nawet jak gdzieś jadę samochodem, to śmieję się z ludzi, którzy wyprzedzają, bo muszą być pierwsi, bo muszą być tutaj na zielonym świetle wcześniej wystartować. I mamy w sobie takie łaknienie sukcesu, takie łaknienie, żeby być pierwsi, żeby dorwać się, żeby być pierwsi w kolejce, żeby mieć więcej, żeby więcej zjeść, żeby lepiej zjeść, żeby mieć więcej majątku i tak dalej, i tak dalej. A to nagle się okazuje, że na 170 stronach facet wyjaśnia to wszystko i opisuje, dokąd nasze zachowania jednostkowe, ale też całych społeczeństw, całych cywilizacji doprowadziły. I mówi, w samym finale książki się pojawia jedno z moich ulubionych zdań. Ona odpowiada, naszą wielką przewagą nad społeczeństwami, które przeminęły. Naszą wielką przewagą, szansą, by uniknąć losu dawnych społeczeństw jest fakt, że znamy ich historię. Wiemy, co poszło źle i dlaczego. Homo sapiens posiada wszelkie informacje, by zrozumieć, kim jest. Tu to moja dygresja. Dzięki genetyce rzeczywiście wiemy, kim jesteśmy dzisiaj. Otóż Homo sapiens jest łowcą z czasów epoki lodowej, jeśli chodzi o inteligencję, tylko w połowie rozwiniętym. Sprytnym, ale rzadko mądrym. I to jest właśnie to moje ulubione zdanie, że my jesteśmy sprytni, ale rzadko mądrzy. I, no i ja to widzę na co dzień, że rzeczywiście sprytni my jesteśmy, ale bardzo rzadko wystarcza nam tej mądrości, żeby pomyśleć nie tylko o tym, co tu i teraz, i żeby być pierwszym w tej kolejce, ale pomyślmy czasem o tym, co zostawimy po sobie naszym dzieciom, wnukom i tak dalej. I to jest puenta tej książki, tak myślę. Dobrze, i to też jest puenta naszej rozmowy dzisiejszej. Państwa i moim gościem był pan Łukasz Wierzbicki, dzięki któremu mamy w Polsce możliwość przeczytania po polsku książkę. Krótka historia postępu. Panie Łukaszu, dziękuję za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!